Dzień dobry. Jako, że wygasły albo powoli wygasają emocje związane z reprezentacją Polski na Mistrzostwach Europy, to czas za zająć się po prostu Poważniejszą piłką, bo kilka tematów nagromadziło się rzeczywiście przez te ostatnie tygodnie, i przede wszystkim mam takie wrażenie, że odbywają się dokładnie takie Mistrzostwa Europy, jakich potrzebowaliśmy my, kibice, i jakich potrzebował futbol. To znaczy są emocje, są bramki, są nieprawdopodobne mecze, jest dokładnie taki futbol, jaki był potrzebny, i dokładnie taki futbol, jakiego się nie spodziewaliśmy. Tak naprawdę, patrząc na wszystkie dyskusje przed Mistrzostwami Europy na temat tego turnieju, każdy z nas chyba obawiał się, że to będzie po prostu turniej. I ludzi zmęczonych, że to nie będzie turniej pełen intensywności, że po prostu właśnie czegoś takiego na tych mistrzostwach będzie brakowało. Tymczasem okazuje się, że nie wiem, czy to jest jeden z czynników, który wpłynął na tę widowiskowość, którą oglądamy podczas Euro 2020, natomiast ta absolutnie się zgadza. I dlaczego mówię, że futbol potrzebował dokładnie takiego turnieju? No bo wiadomo, że mamy rok tak naprawdę naznaczony też całym tym tematem Superligi, kiedy toczyły się wielkie dyskusje a propos tego, że dzieciaki odchodzą od piłki, że coraz mniej osób interesuje się futbolem, że ludzie tracą tę umiejętność skupienia się na meczu, że ludzie nie potrafią skupić swojej uwagi na spotkaniu przez 90 minut, że każdy przez ten cały czas przegląda sobie Twittera, Facebooka, Instagrama, cokolwiek i że ludzi interesują jedynie urywki, więc okazało się, że tak naprawdę w bardzo wielu spotkaniach tego Euro mamy zdecydowanie więcej takich uryw Takich pojedynczych highlightów, które, które są w stanie przykuć naszą uwagę, i te mecze ogląda się po prostu tak, że nawet nie ma kiedy za bardzo włączyć Twittera czy jakiejkolwiek aplikacji, więc mam wrażenie, że to jest dokładnie taki futbol, jakiego po prostu potrzebowaliśmy. Ta piłka reprezentacyjna też stała się po prostu totalnie nieprzewidywalna. Można było obawiać się przed mistrzostwami, że selekcjonerzy będą kalkulować, że na podstawie przede wszystkim reprezentacji Portugalii z Euro we Francji, czy reprezentacji Francji z kolei z rosyjskiego mundialu wiele drużyn będzie chciało brać z nich przykład i że będzie prezentowało taki futbol defensywny, konserwatywny, pragmatyczny. Tymczasem okazało się, że nic z tych rzeczy, że oczywiście są takie reprezentacje, natomiast z czym będzie kojarzyło nam się to Euro 2020, przede wszystkim takie mam wrażenie, niezależnie od tego, kto ten turniej wygra, z tymi reprezentacjami drugiego szeregu, które w jakiś sposób po prostu ten turniej e, dodają mu takich dodatkowych barw to znaczy Austria, to znaczy Węgry, to znaczy Dania. Czechy, nawet Szkocja w meczu z Anglią. Zdarzało, zdarzyło się tak wiele nieprzewidywalnych spotkań, takich spotkań, których dokładnie potrzebowaliśmy, także mając w tle gdzieś ten temat Superligi. Spotkań, które pokazują, że potrzebujemy drużyn z drugiego szeregu, że nie zawsze jest tak, że ci potentaci po prostu nie będą wygrywać. I myślę, że to jest dokładnie to, czego potrzebowaliśmy od piłki reprezentacyjnej. Ja powiem wam szczerze, bo, bo nawet toczyłem takie dyskusje na Twitterze przed samymi mistrzostwami. Szczerze mówiąc, też podchodziłem do tego turnieju sceptycznie. Obawiam, się. Po pierwsze, ze względu na to rozrzucenie po wielu miastach. W dalszym ciągu uważam, że ten pomysł był poroniony. Natomiast obawiałem się, że piłka reprezentacyjna będzie szła mocno w dół względem piłki klubowej i że po raz pierwszy w życiu miałem taki okres, kiedy ta piłka klubowa kręciła mnie zdecydowanie bardziej niż reprezentacyjna. Na szczęście ten turniej troszkę to odwrócił. Bo mam wrażenie, że właśnie ze względu na te wszystkie czynniki, ze względu na to, że, że to były chaotyczne przygotowania, że selekcjonerom było trudniej, że brakowało czasu, nie udało się tego wszystkiego dopracować do, do tego stopnia perfekcji, że te mecze nie są takie, jak pewnie chcieliby trenerzy. Są w przypadku tak doskonale przygotowanych ekip, jak Włochy czy reprezentacja Belgii, które poniekąd przypominają. Drużyny klubowe. Natomiast dostałem takie pytanie chociażby w jednym z programów Kanal Plus od domagały, z czego to wynika, że mamy tak wiele bramek samobójczych podczas tych mistrzostw. Nie wiem, z czego to wynika. Uważam, że każdy przypadek należy analizować indywidualnie. Natomiast jeśli tych samobójów pada tak dużo, to być może po prostu to wynika z tego, że ta organizacja defensywna nie jest taka, jak być powinna i siłą rzeczy mamy więcej przypadku. A jeśli mamy więcej przypadku, to mamy po prostu więcej emocji i poniekąd wracamy do korzeni i oglądamy turniej taki, który będziemy po prostu wspominać po latach. Tak, niezależnie od tego, kto jest gospodarzem naprawdę, wreszcie ci, którzy gdzieś próbowali oddalać się od piłki to, to myślę, że znów zostali do niej przybliżeni, bo nawet widzę po swoich znajomych którzy po prostu futbolem się nie interesują, że czasami odpalają jakiegoś live score albo odpalają po prostu telewizję, jakiś mężczyzn na zasadzie co tu się w ogóle dzieje, my takiej piłki tak naprawdę nie pamiętamy oczywiście zdarzają się pewne wyjątki zdarzają się takie reprezentacje, które w dalszym ciągu stawiają na pragmatyzm, na styl bardziej defensywny, patrz reprezentacja Anglii, Gareth Southgate przeanalizował reprezentację Francji, sięgają on some po Mistrzostwo Świata. Także reprezentację Portugalii sięgającą po Mistrzostwo Europy, bo tamta Portugalia z Euro we Francji nie prezentowała jakiegoś przekonującego stylu. Miałem akurat przyjemność być nawet na kilku spotkaniach tamtej ekipy Fernando Santosza i to nie był jakiś porywający futbol. Absolutnie. Natomiast Southgate, patrząc na te ekipy, które sięgały po Mistrzostwa, doszedł do wniosku, że trzeba grać bardziej defensywnie. I on poniekąd nie do końca dopasował się do tego trendu, który oglądamy na tych Mistrzostwach. Jeśli Anglia w ogóle wygra te Mistrzostwa Europy, to w jakiś sposób ten Cały trend tutaj wywróci. To znaczy, będą emocje, będzie atrakcyjny futbol, natomiast koniec końców dojdziemy do wniosku, że to defensywa wygrywa turnieje. Natomiast myślę, że Southgate, jako selekcjoner, też potrzebował po prostu takiego spotkania, jak ten mecz z Niemcami. Takiego meczu. Pewnie przy którym wielu ekspiłkarzy, wielu ekspertów, patrząc na jedenastkę Anglii, zadawało sobie takie pytanie: dlaczego my gramy tak defensywnie? Dlaczego, mając taki potencjał, takich zawodników z przodu, jak Mount, jak Foden, jak Rashford, jak Sancho, jak Jack Grealish, dlaczego w wielu spotkaniach rezygnujemy z tego potencjału? No to dostaliśmy odpowiedź, cho choć oczywiście, gdyby Thomas Miller, przede wszystkim Thomas Miller, nie wykorzystał stuprocentową sytuację, to ta narracja też byłaby zupełnie inna i tak swoją drogą pojętując, mam takie wrażenie, że te mistrzostwa nam pokazują, że w sumie przewidywania nie mają większego, Sensu, że przewidywania w futbolu, zwłaszcza jeśli chodzi o piłkę reprezentacyjną, bo do piłki klubowej niekoniecznie to się odnosi, przewidywania w futbolu to jest po prostu w dużej mierze zabawa i, i czasami zdarzają się rzeczy po prostu tak niespodziewane, zwłaszcza pod, podczas tych Mistrzostw Europy, największe nagromadzenie rzeczy niespodziewanych, że tak jak mówię, to jest po prostu zabawa, no i później można odgrybywać różne pewniaczki. Gareth Southgate, Garethem Southgate, Ten problem ma na pewno Didier Deschamps, czyli taki selekcjoner, któremu też zależało na, na futbolu bardziej defensywnym. Didier Deschamps, który postawił na dość dziwną taktykę w rywalizacji ze Szwajcarią. Taktykę, która miała odpowiadać m.in. polowi pogbie. Szybko przyznał się poniekąd do błędów, wprowadzając na boisko Kingsleya Komana natomiast okazało się, że, że Deschamps poniekąd miał ten sam problem co selekcją reprezentacji Portugalii. To znaczy, jeśli masz zbyt wielu ofensywnych piłkarzy, wybitnych, to czasami zwyczajnie trudno jest to pogodzić. Ja poniekąd tutaj to upraszczam, natomiast e, tak naprawdę widząc, co dzisiaj się dzieje w obozie reprezentacji Francji, a w zasadzie dookoła tego obozu te wszystkie zgrzyty, te wszystkie kłótnie pomiędzy matką Adriana Rabiota, pomiędzy rodzicami Kiliana Mbappé, pomiędzy także otoczeniem Pola Pogby, to mam takie wrażenie, że reprezentacja Francji e, to jest poniekąd taki kocioł, w którym cały czas coś bulgocze i, i który naprawdę jest trudno opanować. Nie wiem, czy to jest taki odpowiednik reprezentacyjny PSG. Natomiast PSG zawsze kojarzyło mi się z taką drużyną klubową wyjątkowo trudną do nawet niedoprowadzenia, do okiełznania. Kiedy są wyniki, wszystko się zgadza. Natomiast kiedy tych wyników brakuje, ten cały brud te wszystkie toksyny zaczynają po prostu wychodzić na wierzch i dzisiaj oczywiście Didier Deschamps chciałby w dalszym ciągu pracować z reprezentacją Francji natomiast wydaje się, że dzisiaj biorąc pod uwagę co tam się dzieje, ile tam jest konfliktu do zażegnania, ile tam jest ego do pogodzenia, przede wszystkim jak bardzo potrzebne jest wprowadzenie odpowiedniej atmosfery, no to jest absolutnie jeden kandydat do prowadzenia Leble, to musi być Zinedine Zidane. Oczywiście dałoby się pewnie wskazać wielu innych francuskich szkoleniowców, którzy mogliby w tym momencie wziąć ekipę trójkolorową, Natomiast yy, jeśli tam ma wejść człowiek, który wprowadzi taki zdrowy rozsądek, taki spokój, atmosferę pracy, ale który przy tym od początku będzie po prostu cieszył się autorytetem tych piłkarzy, no to naprawdę Zinedine Zidane łączy te wszystkie cechy. A jak doskonale wiecie, Zinedine Zidane także rozwinął się. W wielu innych aspektach, jak chociażby elastyczność taktyczna i tak dalej, więc nie sądzę, że to byłoby w tej reprezentacji Francji na zasadzie wjeżdża Zinedine Zidane, no to teraz grajcie tak jak potraficie i tyle. Zidane taką atmosferę potrafi wprowadzić, co pokazał jego pierwszy okres w Realu Madryt, natomiast drugi okres pokazał, że potrafi także żonglować różnymi systemami i dzisiaj wydaje się być po prostu kompletnym trenerem do przejęcia reprezentacji Francji. Tym bardziej, że tak naprawdę analizując samą osobę Zinedina Zidana, pewnie niewiele jest jest miejsc, do których Zizu mógłby trafić albo do których chciałby trafić, bo Zidane nigdy nie kojarzył mi się z takim trenerem, któremu zależałoby na takim CV brazylijskiego trenera, czyli 25 różnych miejsc pracy czy coś w tym stylu. Nic z tych rzeczy. Ja myślę, że tak jak kiedyś powiedziałem, to będzie Real Madryt, to będzie reprezentacja Francji, to będzie Juventus, może jakiś angielski klub, może jakiś francuski klub, Marsylia, PSG, to już tam w zależności właśnie od sympatii bądź antypatii kibicowskich, natomiast ta reprezentacja Francji po prostu jest mu pisana i dzisiaj mamy idealny moment, żeby, żeby ją przejechać tym bardziej, że można chyba mimo wszystko odnieść wrażenie, że, że coś się wymknęło spod kontroli Didiera Deschampa. Takim selekcjonerem, który z kolei trzeci Wątek, który poniekąd odbudował swoją pozycję podczas tych mistrzostw Europy i która raczej nie zostanie zachwiana, chyba, że dojdzie do jakiegoś kataklizmu w meczu ze Szwajcarią, jest Luis Enrique, który przeżywał, no nieprawdopodobne wzloty i upadki, jeśli chodzi o spojrzenie kibiców właśnie na jego osobę. Natomiast reprezentacja Hiszpanii od jakiegoś czasu sprawiała wrażenie ekipy, która potrzebuje takiego meczu z przytupem. Takiego meczu na zasadzie, panowie, to jest Wasz cza was czas, wyjdźcie, bawcie się piłką i po prostu grajcie to, co potraficie. I takim meczem dla reprezentacji Hiszpanii okazało się spotkanie ze Słowacją, które troszkę wyglądało jak taki typ stereotypowy mecz przed turniejem. To znaczy przykładowo Polska gra z Litwą i. Polska po prostu musi sobie postrzelać. Albo Hiszpania gra z Polską, tamtą jeszcze za kadencji Franciszka Smudy i musi sobie postrzelać. Takim spotkaniem okazało się spotkanie właśnie ze Słowacją i też Luis Enrique pokazał, że, że potrafi wyciągać wnioski, że potrafi czasami podejmować decyzje, które poniekąd kłócą się z decyzjami poprzednimi, ale które później okazują się trafne. Przede wszystkim jeśli chodzi o pozycję prawego obrońcy. Marcos Llorente jest piłkarzem świetnym. Marcos Llorente jest być może najlepszym hiszpańskim piłkarzem ostatniego sezonu Primera División, natomiast Marcos Ll nie jest prawym obrońcą. Ja cały czas mam wrażenie, że Jorentę można byłoby wykorzystać w tej reprezentacji gdzieś w drugiej linii. Natomiast jeśli masz takie jeśli brakuje ci jakichkolwiek prawych obrońców, a masz takiego fachowca jak Cesar Azpilicueta, to ten Azpilicueta w tej reprezentacji poprosi, po prostu musi grać w wyjściowym składzie i tutaj Luis Enrique trafił z tą decyzją. Cały czas nie stawia za bardzo na Gerarda Moreno, co prawdopodobnie wynika z tego, że Luisowi Enrique zależy na jednej typowej dziewiątce, czyli na Alvaro Moracie, piłkarzu, który chyba, chyba generuje najbardziej takie skrajne emocje w trakcie tego turnieju, biorąc pod uwagę wszystkie reprezentacje. To, co dzieje się wokół Alvaro Moraty w reprezentacji w Hiszpanii, a mam wrażenie, że a w zasadzie ogólnie w Hiszpanii, że docierają do nas strzępki tego, to jest w ogóle coś, co też można byłoby w jakiś sposób przebadać pod kątem socjologicznym. To, jak Alvaro Morata jest odbierany i to, jak poszczególne słowa Moraty generują różne emocje. To, co spotyka Morata w Hiszpanii, nie tylko w mediach społecznościowych, ale także to, co spotyka na ulicach, przykładowo jego żonę czy jego dzieci, no to jest dramat, to jest, to, to jest coś godne pożałowania, to jest żałosne i, i, i tyle, jak Alvaro Morata jest traktowany. Natomiast moim zdaniem nie chcę tutaj w żaden sposób tych wszystkich hejterów usprawiedliwiać, natomiast moim zdaniem Alvaro Morata niestety troszkę podlewa całe to ognisko dodatkowo benzyną. To znaczy, wielu piłkarzy reprezentacji Hiszpanii czy innych reprezentacji musi zmagać się z krytyką. Una jest Simon tutaj pełen refleksji, jak widać po tym ostatnim błędzie, z pewnością też. Natomiast nie ma drugiego piłkarza, który tak często wypowiada się na temat hejtu i który tak często daje po sobie poznać, że on sobie zwyczajnie z tym nie radzi i nie chodzi mi tutaj o słowa Alvaro Moraty, bo gdybyście sobie wzięli taki skrypt wywiadów Alvaro Moraty, to doszlibyście do wniosku, nie, no facet się wypowiada tak jak się wypowiada, nie ma w tym niczego dziwnego. Natomiast słuchając jego tonu przede wszystkim, jego reakcji, czasami patrząc na niego, na, na łzy w oczach, na, na ten ton takiego człowieka, nieprawdopodobnie przytłoczonego tym wszystkim, co się dzieje, mam wrażenie, że Alvaro Morata jeszcze daje tym ludziom pożywkę. To znaczy, oni widzą, że jeśli go atakują, to po prostu w niego to uderza jeszcze mocniej. I ja nie mam tutaj żadnych pretensji do Alvaro Moraty, bo każdy z tym hejtem radzi sobie zupełnie inaczej. Morata czasami zwyczajnie wygląda na faceta pogrążonego w depresji i pewnie trudno jest z takim hejtem sobie radzić. Tym bardziej, jeśli różne wiadomości dostaje Twoja rodzina. Natomiast, jeśli teraz Alvaro Morata Gdzieś mówi między wierszami coś w tym stylu, że on po, tur po turnieju wypowie się na temat całego, te całego tego hejtu, co było jego przyczyną. Myślę, że to jest niepotrzebne, że Alvaro Morata ma teraz taki etap w tej reprezentacji w Hiszpanii, zaliczył takie momenty przede wszystkim, przede wszystkim tę bramkę z Chorwacją, gra w sposób... Gra w taki sposób, gra tak dobrze dla tej reprezentacji, że nie ma sensu. On się po prostu dzisiaj broni swoją grą. On strzelił bardzo ważnego gola. On przede wszystkim nie podkreślę to po raz kolejny, nieprawdopodobnie pracuje dla swojego zespołu. Ja bym za to przede wszystkim docenił tutaj Alvaro Morate, że on jest takim piłkarzem, który Kiedyś Krzysztof Piątek powiedział takie zdanie, nie chcę tutaj tych piłkarzy porównywać, natomiast Piątek powiedział takie zdanie, które zapadło mi gdzieś w pamięci: że jeśli piłkarz nie ma okazji, albo jeśli marnuje swoje okazje, to powinien po prostu częściej opuszczać pozycję numer 9, pokazywać się do gry po to, żeby być cały czas aktywnym i wtedy w jakiś sposób futbol gracie wynagrodzi. W przypadku Alvaro Moraty naprawdę to się sprawdza, bo on marnował sytuację na początku turnieju, marnował sytuację przed turniejem w sparingu z Portugalią, kiedy kibice tam skandowali: Morata, jak kiepski jesteś i tak dalej i tak dalej. Natomiast ostatecznie strzelił niesamowicie ważnego gola właśnie w meczu z Chorwacją i moim zdaniem w tym momencie Morata po prostu powinien zakończyć tę całą dyskusję. Skupić się na piłce, skończyć te wszystkie dyskusje z hejterami i wydaje mi się, że szczerze mówiąc, na podstawie tego ostatniego wywiadu jeszcze przed meczem z Chorwacją w audycji El Partidaso ja odniosłem takie wrażenie, że tam dziennikarze rozmawiają z człowiekiem, który zwyczajnie potrzebuje jakiejś pomocy, że Alvaro Morata po prostu kompletnie sobie z tym nie radzi. I, i szczerze mówiąc, tak jak ja nigdy nie byłem fanem tego piłkarza, bo, bo nie uważam go za jakiegoś wybitnego napastnika, choć uważam, że bardzo blokuje go po prostu jego głowa i jego psychika. To szczerze mówiąc, po przesłuchaniu tego wywiadu, naprawdę mi się tego faceta zrobiło szkoda i miałem takie myśli na zasadzie: Alvaro, zacznij wreszcie strzelać te gole, bo, no bo zaczyna to po prostu wyglądać bardzo kiepsko. I na szczęście tak się stało, że Morata strzelił te gole i mam nadzieję, że cała ta, cała ta dyskusja wokół niego ucichnie, bo. Bo szczerze mówiąc, tutaj widzimy przykład piłkarza, który zwyczajnie nie radzi sobie z presją, i, i piłkarze zmagają się po prostu z potężną presją. Nie każdy radzi sobie e, z tym tak dobrze, nawet jak u Simon w ostatnim meczu, paradoksalnie, bo do tego za chwilkę wrócę. Morata sobie z tym zwyczajnie nie radzi, natomiast na szczęście strzelił tego gola, na szczęście się przełamał i mam nadzieję, że, że wróci po prostu na odpowiednią drogę, bo, no bo on chyba po prostu tego potrzebuje jak nikt. W tej reprezentacji Hiszpanii oczywiście znajdziemy dużo większą liczbę wygranych na razie tego turnieju. Na pewno takim piłkarzem jest Sergio Busquets, który po tym jak Rodri nieszczególnie przekonał swoją grą, w dwóch ostatnich meczach wyglądał po prostu fenomenalnie i przede wszystkim Busquets potwierdził, że jest piłkarzem, którego trzeba odpowiednio obudować. To znaczy, jeśli jest on otoczony właściwymi piłkarzami, którzy chcą pracować, jeśli czuje się pewny, jeśli oprócz tego jest w miarę wypoczęty, bo nie niewykluczone, że teraz ta krótka przerwa w jakiś sposób pozwoliła mu złapać taki oddech, no to oglądamy Busquets. Po prostu w niesamowitej formie i wiele osób skreślało już Busquetsa. Ja też szczerze mówiąc, na podstawie wielu jego meczów w Barcelonie miałem wrażenie, że to już jest zdecydowanie druga strona rzeki i że już nie zobaczymy tego właściwego Buskiego. Natomiast okazało się, że pokazał to i Ronald Kuman i Luis Enrique, że jeśli tego piłkarza otoczy się właściwymi zawodnikami, którzy będą w stanie w jakiś sposób tego Busquetsa chronić przed dużymi wymaganiami fizycznymi. Ja cały czas mam taki znak zapytania, jak Busquets na tym turnieju wyglądałby w starciu z taką ekipą, która prezentowałaby taki futbol bardzo dynamiczny, bardzo bezpośredni, e, albo która po prostu potrafiłaby lepiej obnażyć jego braki, jak reprezentacja Anglii. Obawiam się, że wtedy wróciłaby dyskusja na temat tych, we, tych defektów, tych różnych wad Sergio Busquetsa, natomiast na razie jest bardzo dobrze, więc nie ma sensu tutaj szukać na siłę dziury w całym. To jest zdecydowanie jeden z największych wygranych tego turnieju, e, a, a taką postacią, która jest chyba naj, najbardziej intrygującym obecnie zawodnikiem w reprezentacji pozostaje Unai Simon, bo ten ostatni mecz z reprezentacją Chorwacji to był prawdziwy rollercoaster w wykonaniu tego piłkarza. Najpierw powiedziałbym, że niewytłumaczalny błąd po podaniu Pedriego, natomiast to był błąd wytłumaczalny, ponieważ Unai Simon ma chyba najszerszy repertuar pomyłek spośród wszystkich bramkarzy regularnie występujących właśnie na tym poziomie. Tam były błędy dotyczące wszystkiego: kopania piłki, łapania, wychodzenia do dośrodkowań, o tym już mówiłem przed turniejem. Oczywiście toczyły się takie dyskusje zwłaszcza w polskiej piłce, zwłaszcza mając w pamięci podanie Michała Żewakowa do Artura Boruca. Że nie podaje się do bramkarza w światło bramki. Podaje się, jeśli ma się piłkarzy wybitnie wyszkolonych, także jeśli chodzi o grę nogami, można podawać. Oczywiście, być może to podanie Pedriego nie było komfortowe, być może można było zagrać w sposób nieco. Nieco bardziej przychylny dla samego Unaja Simona. Natomiast jeśli, słuchajcie, jeśli mówimy o bramkarzach reprezentacji Hiszpanii, gdzie te wymagania związane z grą, nogami są nieprawdopodobne, to ja myślę, że nic nie tłumaczy Unaja Simona i nie zrzucałbym tutaj winy na, na Pedriego. Dla mnie w 90% jest to wina po prostu Unaja Simona. Natomiast z czego to wynika? Z tego, że on miał już po prostu w głowie kolejne zagranie i że on nie myślał o tym, jak tę piłkę przyjąć, tylko do kogo zagrać. Natomiast to, jak później ten piłkarz zareagował, no to czapki z głów, naprawdę umiejętność zapomnienia o tym błędzie, umiejętność podniesienia się przede wszystkim z tej pomyłki, to było coś spektakularnego, coś, co rzeczywiście można pokazywać młodym piłkarzom, to jest to, o czym mówił Luis Enrique właśnie po tym meczu i tak jak, tak jak Unai Simon ze 100 razy w tym sezonie, oczywiście przesadzam, pokazywał, że nie radzi sobie z presją, tak w tak naprawdę najważniejszym meczu swojej kariery pokazał, że to dźwignął. I szczerze mówiąc, mam taką nadzieję i mam takie wrażenie, że od tej pory będziemy po prostu oglądać zupełnie innego UNaja Simona że była kariera UNaja Simona do tego meczu z Chorwacją. Mam taką nadzieję, może się mylę, że teraz tych pomyłek po prostu będzie zdecydowanie więcej. Oczywiście mamy też większą liczbę innych wygranych w tej reprezentacji Hiszpanii, takich piłkarzy jak Pablo Sarabia, jak Ferran Torres. I szczerze mówiąc, patrząc właśnie na takich zawodników, czy Dani Olmo, który też świetnie wprowadził się w meczu z Chorwacją, ja za każdym razem zadaję sobie takie pytanie, które. Taki temat podrzucił jakiś czas temu Luis de la Fuente, czyli selekcjoner hiszpańskiej młodzieżówki. Dlaczego ci piłkarze są cały czas pomijani przez te topowe hiszpańskie kluby? Bo słuchajcie, ja dzisiaj tak naprawdę patrząc na grę Pablo Sarabi, który wyglądał fenomenalnie w barwach Realu Madryt, który może, może i nie gra regularnie, może i nie gra tak często, jakby chciał w PSG, natomiast w Sewilli naprawdę był super piłkarzem, fantastyczne liczby, także praca dla zespołu. Dlaczego na tego zawodnika nigdy nie zwrócił uwagi Real Madryt przykładowo? Czy to byłaby jakaś ujma dla Arentino Pereza, gdyby wyciągnął takiego Pablo Sarabie. Dlaczego Barcelona i Real Madrid? Nie powalczyły bardziej o Ferrana Torresa. To też był piłkarz z zasięgu. Oczywiście być może Manchester City proponuje dzisiaj wyższy kontrakt takiemu zawodnikowi. Natomiast mam takie wrażenie, że troszkę takich piłkarzy zwyczajnie oddaje się bez walki. Dlaczego RB Lipsk ściągnął dla niego Olmo z Dynama Zagrzeb? Bo Real i Barcelona doszły do wniosku, że no nie, no nie będziemy brać piłkarza z Dynama Zagrzeb. Jak to wygląda? Przecież to jest gigantyczny przeskok. No jest przeskok, ale dzisiaj okazuje się, że Dani Olmo to jest piłkarz absolutnie international level. I że gdyby dzisiaj Barcelona czy Real Madrid miały takich zawodników, to niewykluczone, mówię o tej trójce, czyli Olmo, czyli Sarabia, czy Ferrantores, którego pozycja jeszcze nie jest do końca zdefiniowana. Ja mam wrażenie, że przede wszystkim w Realu Madryt, no bo tam są problemy ze skrzydłowymi, tam i Vinicius, i Rodrigo nie spełniają oczekiwań, Marco Asensio to już w ogóle, Eden Hazard ciągle jest kontuzjowany. Mam takie wrażenie, że gdyby Real Madryt miał do dyspozycji trzech takich gości, jak Sarabia, Ferrantores czy Dani Olmo, to dwóch znalazłoby miejsce w jedenastce. Szczerze, bo naprawdę nie zawsze jakiś piłkarz musi, musi od razu prezentować absolutnie elitarny poziom. Czasami zawodnik potrzebuje czasu, i szczerze mówiąc, mam takie nieodparte wrażenie, że gdyby, no dobra, wyjmijmy tego Sarabia, bo to jest piłkarz bardziej doświadczony, że gdybyśmy wstawili takiego Daniego Olmo czy Ferrana Torresa do Realu Madryt, i że gdyby taki piłkarz dostał tyle szans na pokazanie się jak Vinicius. To mam takie wrażenie, że dzisiaj byłby też troszkę inny odbiór Daniego Olmo, to znaczy, on nie byłby traktowany jako piłkarz z potencjałem na przyszłość, tylko po prostu już teraz gwiazda futbolu. Więc mam takie wrażenie, że ten Luis de la Fuente, czyli selekcjoner hiszpańskiej młodzieżówki, który na to narzekał jakoś przed, przed rokiem, po prostu trafił w punkt. Dziwi mnie to, że czołowe hiszpańskie kluby po prostu. W jakiś sposób nie chcą zwrócić uwagi właśnie na takie perełki. A Ferran Torres, słuchajcie, zapisałem sobie nawet to, gole ze Słowacją i Chorwacją, 15 meczów reprezentacji Hiszpanii i 8 bramek, a mówimy o piłkarzu, który de facto jest skrzydłowym, natomiast który na podstawie jego przygody z Walencją i Manchesterem City jest piłkarzem w dalszym ciągu do uformowania. To znaczy, wydawało mi się, że trener, który dostanie go pod swoje skrzydła, na podstawie przede wszystkim Walencji, będzie go profilował jako takiego prawo skrzydłowego. Później okazuje się, że może grać i z lewej strony, że może być taką fałszywą dziewiątką i podkreślam, ten piłkarz był po prostu do wyjęcia. Myślę, że takich zawodników w dłuższej perspektywie będzie więcej, być może też Fabian Ruiz. Natomiast dziwię się, że czasami odpuszczają te topowe hiszpańskie kluby takich zawodników albo bez walki, albo po prostu po niewielkiej walce. I taka propos skrzydłowych jeszcze z tego turnieju jeden taki wątek, który chciałem poruszyć wcześniej, ale. Ale zapomniałem, Gareth Bale, czyli piłkarz, który w reprezentacji wali miał taką wolną rolę, który był tam oczywiście głównym rozgrywającym, który był alfą i omegą, jeśli chodzi o te akcje ofensywne. Skoro Real Madrid ma dzisiaj takie problemy ze skrzydłowymi, skoro do Realu Madrid wrócił Carlo Ancelotti, którego chyba Gareth Bale ceni i Ancelotti ceni samego Bale'a, tak się szczerze mówiąc zastanawiam... Czy, jeśli Real w dalszym ciągu będzie miał problem z tymi bocznymi pomocnikami, czy to zdrowotny w kontekście hazarda, czy sportowy w kontekście innych piłkarzy, czy Carlo Ancelotti nie będzie starał się nie jeden do jednego, ale do pewnego stopnia odwzorować w Realu Madryt tego, co Gareth Bale pokazywał po prostu w reprezentacji walii? Czy ten piłkarz nie dostanie większej swobody, jeśli chodzi o granie na zasadzie takiej, że przyjdzie Ancelotti i powie, słuchaj Gareth nie ma już Cristiano, potrzebujemy skrzydłowych, mamy tutaj z tym potężny problem. Jeśli, chcia, jeśli czekałeś przez całe życie na taki moment, to to jest Twoja chwila. Gareth Bale nie wyglądał na piłkarza, który chciał coś takiego pokazać po odejściu Cristiano Ronaldo, natomiast teraz jest inny trener. Teraz jest Carlo Ancelotti i szczerze mówiąc to jest taki wątek, który na pewno intryguje mnie pod kątem następnego sezonu. Nawet nie to, czy Ancelotti będzie starał się tego Bale'a tak odwzorować z reprezentacji trenera Page'a, natomiast czy, czy, je, czy coś będzie dało się z tej gry Garetha Bale'a wyciągnąć Czyli po prostu taki wielki wpływ na ofensywę na zasadzie Gareth. Teraz tym ty, tym ty zarządzasz. Teraz ten atak jest absolutnie twój. Ty decydujesz o tym, w jaki sposób te akcje będą rozgrywane w tej ostatniej fazie po prostu ataku. Myślę, że to jest taka rzecz zdecydowanie do obserwowania, i być może to będzie taka rzecz, która w jakiś sposób przedłuży karierę Gareta Bale'a. Może nie w Realu Madryt, bo na pewno Florentino Perez nie będzie chciał płacić mu takich pieniędzy, jakie płacił do tej pory, ale ogólnie po prostu karierę Gareta Bale'a na najwyższym poziomie, po tych wszystkich plotkach, które się ostatnio pojawiały, o tym, że, że walijczyk mógłby chcieć buty po prostu szybciej zawiesić na kołku. Ten turniej pokazał, że, Gare, że Gareta Bale'a w dalszym ciągu stać na to ten turniej. No i Oczywiście kilka spotkań w Tottenhamie, żeby być piłkarzem wielkim, bo on ma możliwości praktycznie nieograniczone, a jedyne, co go, co go ogranicza czasami, to taka, nie wiem, niechęć do gry, zwyczajnie głowa. W każdym razie to jest taki piłkarz zdecydowanie. Do obserwowania w kolejnym sezonie i jestem bardzo ciekaw, co Ancelotti pod tym kątem wymyśli. Takich wątków można byłoby tutaj znaleźć wokół tego turnieju, takich jednostek, na których można się skupić bardzo dużo. Myślę, że jakieś takie odcinki jeszcze tutaj podczas tego euro się pojawią. Dajcie znać, co sądzicie na ten temat w komentarzach. Przyjdzie też czas na prawdopodobnie analizę ruchów transferowych w różnych klubach, czy ruchów dotyczących trenerów przychodzących do, do rozmaitych klubów. Natomiast na razie. Skupiamy się na euro, przyjdzie też czas na Q&A. W piątek zapraszam do Kanal Plus na wywiad z Marko Van Bastenem w ramach cyklu The Legends. Będzie mi bardzo miło, jeśli odpalicie sobie tę rozmowę. To by było tyle. Dziękuję bardzo za uwagę. Czekam na komentarze i dziękuję po raz kolejny za łapki w górę.